Cześć, witam Cię po raz kolejny na kanale KryptoBlogger, tym razem po krótkiej przerwie. Ostatnio przedzierałem się przez gąszcz informacji kryptowalutowych. Od rana do wieczora robiłem research nowych projektów, możliwości inwestycyjnych, o których będę mówił w następnych filmach. Natomiast dzisiaj odcinek dotyczący podstaw w odpowiedzi na pytanie mojego przyjaciela, który dopiero zaczyna z kryptowalutami i zadał mi pytanie, w jaki sposób... Wysyłać kryptowaluty oraz w jaki sposób zaoszczędzić robiąc to, ponieważ ostatnio, ostatnio już od jakiegoś czasu opłaty na Ethereum są bardzo, bardzo wysokie, dlatego będziemy to próbowali obejść, korzystając z innych kryptowalut. Ok, żeby zademonstrować Wam, w jaki sposób zaoszczędzić na przesyłaniu kryptowalut, wchodzę na giełdę Binance i teraz tak, portfel. I co my chcemy zrobić? Wypłata, tak? Chcemy przesłać kryptowaluty na inny portfel. Więc wypłata Bitcoina oraz Ethereum jest bardzo droga. Bitcoin, tutaj opłata transakcyjna to jest 108 zł na tą chwilę, Ethereum 77 zł. Wymiana każdego tokena ERC20, czyli tokena stworzonego na blockchainie Ethereum, będzie właśnie taka droga. Natomiast mamy możliwość wykorzystania innych blockchainów, żeby przesyłać nasze kryptowaluty. Tak jak na przykład tutaj jest Binance Smart Chain. Widzicie, opłaty są dużo niższe. Z Binance Smart Chain jest ten problem, że on tak naprawdę jest tylko na Binance oraz na Metamasku. Wiele innych giełd nie obsługuje Binance Smart Chain. Dlatego w jaki sposób ja wysyłam kryptowaluty? Głównie do tej pory robiłem to za pomocą Neo. Ja jestem jeszcze starym zawodnikiem z poprzedniej Hossy. Ci, którzy dopiero w trakcie tej Hossy dołączyli do rynku, pewnie nie wiedzą zbyt wiele o tym projekcie, bo jest o nim bardzo cicho. Ale Neo był dość głośnym projektem z poprzedniej Hossy. Na tą chwilę. Dość wysoko też w Według CoinMarketCapu, gdzie jesteśmy, NEO na 33. miejscu. Swoją drogą ciekawe, bo kosztuje teraz 60 dolarów. Jak ja wchodziłem w 2017 roku, to NEO kosztowało 40 dolarów. Jeszcze podskoczyło do 200. Ciekawe, jak to, się, jak to się ułoży w tym roku. Natomiast, jak widzicie, wypłata NEO to jest 0, 0 zł. Za darmo przesyłamy NEO. Co trzeba sprawdzić? Że chcąc wypłacić NEO, na przykład Neo nie ma na BitBayu, więc nie prześlecie tej kryptowaluty na Bitbay. Natomiast na większość giełd tak prześlecie i pamiętajcie, że jeżeli wysyłacie Neo, to zawsze trzeba też wysłać to na portfel Neo. Jeżeli wyślicie, wyślecie to na portfel na przykład Ethereum albo Binance Smart Chain, to najzwyczajniej w świecie nie, to najzwyczajniej w świecie stracicie swoje kryptowaluty. Także na innej giełdzie trzeba wejść we wpłaty, i tutaj trzeba zobaczyć sobie, jaki jest nasz portfel. Neo to jest ten adres. Zawsze tutaj kopiuj, nigdy nie przepisujcie. Kopiuj i później wysyłając Neo wklejamy ten właśnie adres. Skorzystamy z sieci Neo. Jest to za darmo Jaka jest kwestia z NEO? Trzeba wysłać Tutaj NEO się nie dzieli Na przykład, no ja nie mam akurat NEO na portfelu Teraz, ale ona się nie dzieli na połówki Czyli mogę wysłać 2 Albo 6 NEO Nie mogę wysłać 6,3 6, NEO To tak nie działa Mogę wysłać 7 NEO No, dlatego zawsze jest jakaś taka Jakaś taka mała kwota Która zostaje nam na portfelu No bo musi być to zawsze zaokrąglone ja często korzystam z Neo po prostu z przyzwyczajenia. Jakie są inne e, opcje? Innym op, inną opcją, innym opcją na, na przykład jest Stellar Lumens, którego wypłaty też są bardzo tanie. Wyłączyliśmy wypłaty, ponieważ nasze systemy są obecnie konserwowane. Dziękujemy za Twoją cierpliwość. Są konserwowa konserwowane. Takie wytłumaczenie. No okej. Okay. Nie ufałbym na 100%, no ale dobra. W każdym razie opłata na stelaże też jest bardzo niska. Kolejna kryptowaluta to Harmony. Harmony One. Tutaj też są bardzo niskie opłaty. Skumajcie. 0,0005 Bardzo niskie opłaty. Pamiętajcie, że One też wysyłamy na portfel One, bo to jest osobny blockchain. Co jeszcze możemy wysłać tanio? Tron się tanio wysyła. TRX, TRX i na przykład Tron będzie na giełdzie BitBay. Tron opłata za transfer to 41 groszy. Też bardzo tani transfer. I tutaj czasami trzeba pokombinować. Chcąc wysłać kryptowalutę z jednej giełdy na inną, po prostu trzeba wymienić sobie to tak, żeby wysłać akurat kryptowalutę dostępną na obu giełdach. OK, i ostatnią kryptowalutą, o której chciałem Wam powiedzieć, będzie Litecoin. Na Litecoinie też są mm, bardzo niskie kry, e, kryptowaluty, bardzo niskie opłaty. 8,83 mm, grosze. No ale ja, ja zwykle wybieram to Neo, jakoś tak z przyzwyczajenia. Dobrze, to był e, kolejny odcinek na Kryptoblogerze. Jeżeli Ci pomogłem, to subskrybuj ten kanał, daj łapę w górę i kliknij dzwoneczek, żebyś nie przegapił na, nadchodzących filmów. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Cześć.